Szczęść Boże wszystkim, niech będzie pochwalony Przeświętszy Sakrament. Wiem, że bardzo lubicie słuchać Kiry, regularnie mi w komentarzach o tym przypominacie, także cześć Kira. Hej, hej, po raz pierwszy się słyszymy w nowym roku, także miło, miło się znowu spotkać. Stricte w tym nagraniu chciałem wam urządzić taką pogadankę, gdzie podsumujemy sobie ten 2023 Leon Pisa, czym on był, co tam się skończyło, co się zaczęło, no i co nas czeka w 2024, nasze oczekiwania, jakieś newsy i tak dalej. I zanim zaczniemy, jeszcze przypomnę, że uruchomiłem wsparcie na kanału, tam macie symboliczne 5 lub 20 zł, więcej nie dawałem, no bo nie chcę też spełniać nierealnych oczekiwań, tak? Kto chce dobrowolnie, może tam sobie wpłacić. Zacznijmy sobie od zakończenia Wano w anime. Jak się z tym czujesz, że Wano trwało w anime w sumie 4 lata? Oj, okropnie długo. Okropnie. Jeszcze anime, biorąc pod uwagę, momentami jeszcze bardziej ciągnęło niż manga, to nawet się ucieszyłam już z jednej strony, że się skończyło. Coś zeszło z moich ramion, jakiś ciężar. Już dobrnęliśmy w końcu. Nie mówię, fajne, w anime fajnie pokazali, fajnie domknęli ten wątek, zakończyli, ale po tym jak dotarliśmy na Egghead, to naprawdę od razu jakoś tak człowiek po dotarciu na Egghead stwierdził, kurde, dobrze, że te Wano się już skończyło. A jak widziałaś w ogóle Gear 5 w anime? Podobało się? No wiadomo, że się podobało tobie. No ba, szczególnie, że wchodziły tam różne style animacyjne, to już w ogóle mi się tak mega podobało, nawet to, co fandom się wykłócał do dzisiaj, że animacja animatora Oty niby miała być sztuczną inteligencją, to mi się z kolei mega podobało. No, autor ma, znaczy animator ma taki styl animacyjny, więc nie wiem, co ludzie, jaki ludzie mają problem. Pewnie wiesz, o którą scenę chodzi, nie? Próbuję się domyśleć. O tom, kiedy Luffy mówi, żeby jego serce zabiło mocniej. A to przecież to jest moja ulubiona scena, o co chodzi? Tak, to jest moja topka, a ludzie na Twitterze lub X-ie, jak to woli, niektórzy twierdzą, że to była sztuczna inteligencja. Aha, nie, okej. Okay. No nie wiem, no opinie są różne, no jeden rabin powie tak, drugi powie nie, no, ale to trochę myślę jest przesada, żeby tak uważać, bo to jest też obrażanie czyjejś pracy. To no animator ma taki styl zawsze, nie jest to nic. Przypominam, że istnieje ktoś taki jak Naoki Tate. No dokładnie. Jeszcze Shide też często widzieliśmy w Girze 5, nawet w tym debiucie, w debiutanckim odcinku. Ale do animacji Shide nie widzę, żeby ktoś się kiedykolwiek czepiał. Czyli raz właśnie bardzo lubiany. Rzadko się z tym spotkałam. Niektórzy twierdzą, że on ma taką bardzo plastelinową animację, ale dużo ludzi jest jego fanem. On robił bardzo ikoniczne sceny w serii. Chyba Luffy, jak stanął naprzeciwko trzech admirałów z Marineford. Tak, ta woda taka specyficzna, to widać, że był Shida. Tak, to Shida od razu. Ja go bardzo lubię, jak mówię, no Gear 5 to był taki festiwal twórczości animacyjnej i myślę, że bardzo fajnie to wyszło, bo każdy dobrał jakby swoją ulubioną scenę, każda była trochę inaczej przedstawiona i wyszło to super, także Toei się tu mega postarało. Ja nie narzekam. Bo samo Wano wyszło 196 odcinków chyba, jeżeli dobrze pamiętam. A niektóre serie inne tyle nie trwają, ile ten ark. Hunter x Hunter 150? Dragon Ball Super 160? Jakoś tak, nie pamiętam dokładnie, ale a podobne liczby. To wątek fabularny. No właśnie, One Piece to jest jeden wątek, także... Co mi się jeszcze podoba, co w anime pokazali, czyli tą kreskówkowość w Girze 5, czyli i same te odgłosy, takie z kreskówek a la Tom i Jerry, i samo te na przykład oczy wyskakujące, albo te grymasy. Kaido jako skakanka zawsze wygrywa. Tak, tak, to jest top. Kaido skakanka top. Dobra, jak się czujesz z tym, że zaczęliśmy już Egghead? Jakie są wrażenia po tym, że Wano tyle trwało i masz to Egghead, gdzie też tyle się dzieje? Odań w ogóle nie zwolnił, nawet jeszcze więcej loru, poznaliśmy imiona Gorosei. W ogóle jakaś masakra jest z tym arkiem, ile się dzieje naraz. Najbardziej śmieszy z Egghead to, że kiedy się zaczynało, kiedy dopiero ta moda odkrywał, no dopłynęliśmy na wyspę Vegapunka, fajnie, i fandom założył, nie, no to taki będzie przejściowy ark, 20 rozdziałów max. Były takie plotki, że potrwa 20 rozdziałów i będzie takie drugie zoo i potem ruszymy na Elbaf i tam będzie akcja. To miało być takie, no, że tam zdrajcę odkryjemy i podpłyniemy z Vegapunkiem i fajnie, koniec Egghead, a tu się takie jeszcze rzeczy przemieliły w międzyczasie. Tak samo jak fandom się nie mógł doczekać tych retrospekcji Kumy i tak czekał i czekał, a jak już się doczekał, to już błagał, żeby Oda przestał.
Może nie, Egghead to jest taki roller coaster wszystkiego. Tam jakby normalnie mam wrażenie, Ode ze smyczy po Wano jakby się zerwał centralnie ze smyczy. Jakby go trzymali, mówili Oda jeszcze nie i nagle ta smycz poszła. Bo po prostu tam się dzieje wszystko. I emocjonalnie, i wiadomo, akcji też jest tak jak na Wano, tylko że to nie jest tak rozciągnięte czasowo. No ja nie ukrywam, że Egghead już jest dla mnie lepszym markiem niż Wano. Tak, tak, teraz jak się je zestawia, no to lepiej się je odbiera. Znaczy wiadomo, Wano też się fajnie odbiera, jak się już obejrzy całość albo przeczyta całość, kiedy już wszystko wyszło, to wchodzi fajnie. Ale jak bierzemy pod uwagę, że czytamy co tydzień, albo co te 2 tygodnie licząc przerwy, no to Egghead wchodzi dużo lepiej niż Wano. To prawda, sam to odczułem. Mi się Wano niesamowicie dłużyło. Jak się czyta tak tydzień w tydzień plus przerwy, to Wano męczyło momentami. Takie kurde, i zaś czekać, i zaś ten wątek się gdzieś tam pociągnie, a na Egghead to mam wrażenie, że one tak jakoś idą szybciej, jakoś szybciej je Oda wyjaśnia i tak ładnie przeskakuje z jednego miejsca na drugie. Chociaż do tej pory czekam, bo chyba po raz pierwszy Oda zrobił taki przeskok. No dostaliśmy taki dość niespodziewany przeskok ze Słomkowymi, że nagle jakby już wszystko złapali York, a nie wiemy, co się działo przed tym złapaniem York. Szczerze, pamiętasz? Mnie to jakoś nie boli. Jeżeli to przyspieszyło akcję do... Albo inaczej. Ten off panel doprowadził do tego, że szybciej mamy akcję z Saturnem i szybciej dostaliśmy retrosekumy, także moim zdaniem nie ma na co narzekać. No ja też nie narzekam na to, tylko mówię, że chyba to jest dość rzadkie u Ody. No nie spotkałam się z takim puszczaniem off panel wydarzeń bieżących. Nie mówię tam o walkach jakichś czy coś, tylko no to była taka luka jakby między jedną akcją a drugą, no ale jak mówię, nie narzekam dla mnie. No Oda rzadko takie rzeczy puszcza off panel. Na przykład akcja z Baltigo puścił mnie, ale z drugiej strony Baltigo działo się. Znaczy wjazd Czarnobrodnego na Baltico dział się zaraz obok fabuły na Dressrosie mniej więcej. Izolę. No. Także nie było kiedy i jak tego pokazać w zasadzie. Także no a tutaj wiadomo, no to była akcja bieżąca. To wszyscy myśleli, że to się gdzieś tam wyjaśni. No do tej pory jakoś się to nie wyjaśniło. Raczej się nie wyjaśni, ale jak dla mnie to nie są takie informacje, nie są takie wydarzenia, że one potrzebują wyjaśnień, bo to można sobie samemu dopisać. Jedynie tam pomijając ewentualnie wątek tego pokoju pomieszczenia, do którego Robin się kierowała z Atlasem, bo to akurat może być jakieś istotne, ale Oda zawsze może dopowiedzieć, nie gdzieś pod koniec. Albo wrócić w retrosach, czy coś takiego. No, to jak akurat Robin może wspomnieć, że coś tam znalazło, albo coś tam wzięły, także... Bez problemu. A jak oceniasz finalnie, tak już po opadnięciu emocji, live action, który zadebiutował w tym roku? W zeszłym roku już. No, powiem ci, dla mnie niezmiennie jest ta taka sama ocena jak była, czyli 8 na 10 spokojnie. Do tej pory sobie wracam do niektórych momentów w serialu i mega czekam na rozpoczęcie prac nad sezonem drugim i mam nadzieję, że w przyszłym roku już ruszą. Ja się boję najbardziej o Choppera. No tu jest kwestia dyskusyjna, no bo nie wiadomo w końcu jak się podejmą, czy to będzie aktor, czy to będzie CGI, no oni coś szczerze? Tam mówili. I tak tego nie widzę, absolutnie. No bo to jednak CGI kosztuje, tamci mówią, że nie bardzo chcą, także zaczynam się nawet nastawiać, że możemy dostać po prostu jakiegoś aktora dziecięcego, prawda? O cechach Renifera. Naprawdę, ja nawet już się na to szykuję, bo mogą, bo czemu nie? Ale zobaczymy, jak Oda też do tego podejdzie, no bo on tam podejmuje też te najważniejsze decyzje z tym związane. I bardzo dobrze, że ma nadzór kreatywny. No a najlepsze jest właśnie to, że strasznie dużo stron w podsumowaniach serialowych, całorocznych podaje One Piece jako dobry serial, no nie? Bo jak przeglądałam różne takie platformy, co się zajmują recenzjami filmów i seriali, to jak opublikowałam właśnie takie rankingi całoroczne, no to zawsze w każdym One Piece się znalazł w top 10. Także to cieszy, to mega cieszy i jakby nie patrzeć, jest to ogromny sukces, bo później dzięki temu zaczęły zapowiadać się kolejne aktorskie adaptacje jak Avatar czy Yu Yu Hakusho. Znaczy Avatar już był w produkcji. Jeszcze raz? Avatar już był w produkcji przecież. Znaczy on wyjdzie jakoś w lutym chyba, nie? Tak, tak, ale on już wcześniej był zapowiedziany w produkcji. Okej, no możliwe. Ale jeszcze ten Yu Yu Hakusho, który też podobno jest spoko, chociaż on już się tak jakoś nie odbił takim echem jak One Piece. Ale dla tak czy siak nie... można się pozytywnie nastawić na drugi sezon. Skoro pierwszy im się udał, mieli ten najtrudniejszy materiał, to
Drugi już raczej chyba powinien być z górki w produkcji. Już wiedzą co i jak, udało im się to przełożyć, One Piece jest hitem, także kolejna laurka dla franczyzy tak naprawdę. Te same plotki co do aktorów, na przykład o aktorce Robin, że niby Erin Malonej mają zagrać, to ja bym się bardzo ucieszyła osobiście, bo jak dla mnie to ta aktorka świetnie pasuje na Robin. No z wyglądu tak, jak to widziałem jej zdjęcia, to bardzo pasuje. Jak mówię, no na razie to jest plotka, także nie nastawiam się jeszcze stuprocentowo na to, ale wizualnie pasuje bardzo. No nie wiem jak tam jej zdolności aktorskie, no jakby nie patrzeć, też trzeba umieć zagrać, to no, wygląd nie uczyni. Ciebie Robin, nie? No także, więc zobaczymy, ale byłoby fajnie. Czyli rok dla całej franczyzy był ogólnie bardzo dobry, a ile wyszła wartość? Wartość ogółem czego? Franczyzy One Piece'a. W tym roku? Za 2023. Znaczy powiem ci tak, nie wiem jak to, czy to jest faktycznie wartość, bo podano liczbowo ile się sprzedało, a nie chyba ile zarobiła, ale zaraz sobie zerknę. No na pewno franczyza cała One Piece'owa jest w topie, znaczy no zaplusowała się na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o zeszły rok i pobiła inne serie. Tylko właśnie nie wiem, czy to ile tu mamy, 6 miliardów? No 6 miliardów. Teraz pytanie, czy to właśnie chodzi o jeny, czy to jest... Tak, 6 miliardów jenów. God damn it, to ile to jest na dolary? No 6 miliardów 390 milionów. 670 tysięcy, no dość duże te liczby, także, ale jak mówię, no praktycznie prawie 6,5 miliarda jenów. No pieniądze ogromne, jakby to teraz przeliczyć na dolary, zaraz zobaczymy, 6,5 miliarda. O masakra, to już takie liczby wchodzą, że... Ja chcę tylko powiedzieć, że One Piece is real. Dokładnie, dokładnie. Tego co mi pokazuje, to jest jakieś, nie wiem czy mi przelicznik w ogóle kursów jenów na dolary bierze takie duże liczby pod uwagę jak 6 miliardów. No po prostu powiedzmy, że dużo i powiedzmy sobie jasno, to był bardzo udany rok dla One Piece'a. Skończyło się Wano, zaczęło się Egghead, live action okazał się gigantycznym sukcesem, został zapowiedziany sezon drugi, no i w końcu sama legendarna Gear 5 w anime, także... 4 duże złote trofea. No rok 2023, jak sam Crunchyroll podsumował, to był rok One Piece bezapelacyjnie. I choćby się fani Boruto, nie wiem jak spłakali, no to tak będzie, no. Oczywiście fani Boruto się muszą spłakać zawsze. A zatem jakie masz predykcje na rok 2024? Czego oczekujesz w tym roku od Oda? Ten rok się zapowiada równie mocarnie, bo mamy tak, mamy dalej akcję na Egghead i to już taką konkretną, bo mamy ten punkt kulminacyjny główny, czyli Kume i Saturna przede wszystkim. Oda powiedział, że w tym roku powinien się Egghead skończyć i raczej na bank się skończy i możliwe, że przejdziemy na Elbaf, jeśli miał na myśli Elbaf, a podejrzewam, że raczej tak. Więc wreszcie Wyspa Gigantów od czasów Little Garden wreszcie zawita. Co mamy dalej? No ruszą prace najpewniej nad drugim sezonem live action i jeszcze mamy 25-lecie anime w tym roku. Czy to kolejna kinówka? Możliwe, że zapowiedzą. No ogółem powiedziano, że zostanie ujawnionych 8 projektów w tym roku. Aż 8? Możliwe, co oni chcą jeszcze dać? Projektów. No możliwe, że jednym z nich jest ten remake, co zapowiedzieli, anime. To załóżmy, że jakby on był jednym z tych, no to zostaje 7. No to remake możliwe... jeszcze pogadamy, to jest bardzo ciekawy temat. O tak, remake to był szok. Remake to był szok, tego się nikt nie spodziewał. Zaskoczę cię, znam jedną osobę, która się spodziewała, ale ona myślała, że remake powstanie po zakończeniu serii. Znaczy, no zazwyczaj, no tak, jakbyśmy już podejmowali rozmowy o remake'u, to dopiero tam jakaś daleka przyszłość za 10 lat może. Ale to jak zapowiedzieli na JumpFestie jeszcze od Wit Studio, ja normalnie mi mózg się zaciął. Ja słyszałem plotkę, nie wiem czy to jest prawda, ale ponoć ma być nowa ekipa aktorów głosowych. A tu jeszcze nie wiadomo. Także mówię, to jest tylko plotka, ale nie zdziwiłbym się. To jest aktualnie kwestia dyskusyjna fandomu, czy będzie stara ekipa, czy będzie nowa ekipa. No i są już dwa obozy, że jeden obóz sobie nie wyobraża anime, no wiesz, z nową obsadą, no bo to jednak zawsze tyle lat ze starą, to sentyment też robi swoje i przywiązanie. Druga z kolei jest gotowa się otworzyć na nowe głosy. No ja jestem tak pomiędzy jednym a drugim, bo gdzieś tam niby rozumiem
że muszą być nowi, no bo wiadomo, ci są już wiekowi i nie będą od początku zaczynać, a z drugiej, no to przywiązanie robi swoje, także tak mimowolnie mnie tam ciągnie w jedną, mimowolnie w drugą. No ale zobaczymy, no ja tam zaakceptuję ostatecznie to, co wyjdzie. Ten remake ma jeden duży plus. Wiele nowych fanów będzie mogło zacząć serię od nowa. Tak, szczególnie, że no spójrzmy prawdzie w oczy, no wersja z lat 90. no to nowego pokolenia nie przyciągnie, bo nowe pokolenie ogląda ładne animacje. Chce, wiesz... Trochę szkoda, mi się podoba ta wczesna kreska z lat 90. Tak, bo są osoby, które nadal będą oglądać, bo ich tam nie będzie odpychała kreska lat 90., no ale dużo jest jednak osób, które odpadają po jakimś czasie. Po tych pierwszych odcinkach, że no nie potrafią się przeboleć i na przykład wolą te odcinki specjalne, które wychodziły. Takie skrótowe, różnych arków, jak Alabascy, czy tam był odcinek Omery, że no widziałam się, spotykałam się z takimi głosami. No ja osobiście lubię animacje z lat 90., no ale widziałam, że jest spora grupa młodszych osób, no do których nie przemawia niestety. Moim zdaniem kwestia przyzwyczajenia. Tak samo jak zacząłem rewatchować Dragon Balla w technikum, to mi na początku kreska z pierwszego Dragon Balla w ogóle nie siadała, ale jak już przysiadłem, to odcinki mijały, to się przyzwyczaiłem, także dla mnie to jest tylko takie gadanie. No ale to wiesz, to też moje subiektywne odczucie, nie? To nasze bardziej takie obserwacje osobiste, no ale jednak to się widzi w takim już w miarę szerszym gronie, że dlatego, no chyba nawet to w Japonii zauważyli, że po sukcesie serialu przydałaby się jakaś wersja faktycznie świeża, która i to jeszcze, która się znajdzie na Netflixie światowo, która ja myślę, że Netflix zauważył pieniądze po sukcesie live action. Tak. A co innego, no błagam cię. To, że coś tam jest popularne, to na Netflixa nie jest ważne, chodzi o to, ile hajsu to zarobi, także nieraz były przypadki, że seriale były w dużej części głośne, a na przykład Netflix je wywalał. Nieraz tak było, a jak tu już na przykład wchodzą w grę pieniądze i zauważyli, że złapali złotą kurę, no to nagle tak robimy i to nawet 12 sezonów jesteśmy gotowi zrobić, jak to mówili w wywiadach. Chociaż tego nie widzę totalnie, max 6 może. A przypomnijmy, że jeszcze czeka nas ekranizacja Monster. Tak, i to w tym miesiącu. Jakby ktoś się wiedział, kto to Monster, to jest coś, co Oda stworzył przed One Piece'em. Tak, to jest zbiór historyjek z 94 roku, kiedy Oda miał 17 lat, sobie stworzył różne historie, zebrano je w zbiór Tomiku Monsters, no i w jednym z tych opowiadań jest właśnie historia Ryumy, który pokonał Smoka. Ryumy, którego znamy dobrze z One Piece'a już. Tutaj pora wyjaśnić pewną plotkę. Monster nie jest kanoniczny. W sensie jest częściowo kanoniczny. Tak, do tego zmierzam, że Oda faktycznie w SBS-ie o Monster wspomniał, ale nie napisał tam wprost, że jest kanoniczny. To jest nieprawda. No nie jest tak w pełni, no bo wiemy, że Ryuma pokonał Smoka na Wano. Było to nawet mówione, a sama akcja Monster się dzieje w jakimś takim miasteczku bardziej westernowym, gdzie do tego doszło. Także to nie jest takie pokrycie jeden w jeden, no ale postać Ryumy i samo wydarzenie z pokonaniem Smoka są kanoniczne, prawda? No trochę się to różni po upływie lat, ale można uznać, że jest częściowo kanoniczny. O, nie w pełni, ale częściowo. Tak, także to chciałbym wyjaśnić, bo u mnie często na kanale są takie głosy, że Monster jest właśnie kanoniczny. No właśnie nie. I to prawdopodobnie pod koniec, no w tym tygodniu, w tym jumpie, który ma wyjść, jutro w sobotę chyba wychodzi ten jump, mają się jakieś nowe informacje pojawić i prawdopodobnie ten odcinek wyjdzie pod koniec tego miesiąca. Takie są plotki jakoś. A jeszcze jakieś odcinki specjalne są zapowiedziane? Na razie nie, ale podpięłabym to pod jeden z tych projektów, które zapowiedzieli z okazji 25-lecia. Że mogą zapowiedzieć jakiś odcinek specjalny, mogą kinówkę. Kinówka według mnie na pewno będzie. Może wreszcie jakąś grę, która się w miarę przyjmie. No bo te gry to niestety rynek growy One Piece'owy się chyba ma najgorzej z tych wszystkich. No live action sukcesem, anime, manga sukces, jakieś tam nowelki co wychodziły, magazyny, wszystko się sprzedawało, no ale gry nie wychodzą. Czy gry też się tam sprzedają, no ale to na przykład One Piece Odyssey było spoko, ale jakoś nie odbiło się większym echem. To wyszło i w sumie ucichło po miesiącu.
że no mi się fajnie grało w One Piece Odyssey. Dla mnie to jedna z lepszych gierek, które z uniwersum wyszły, ale jednak faktycznie nadal by się przydała gra, w której mamy świat otwarty i tworzymy własną załogę i wypływamy w morze. To jest gra, o której ja marzę. O tym RPG to ja od lat marzę. Tak, to marzy w cały fandom o tej, ten, bo zawsze przy każdej grze się ten temat przewija, że jest potrzebna gra z otwartym światem. Czyli rok 2024 może być jeszcze większy niż 2023. Chociaż osobiście myślę, że taka gra to dopiero po zakończeniu serii raczej. To tak. No nie, no, ale jak mówię, też się nastawiam, że 2024 będzie tak samo duży, jak nie większy niż 2023. Zobaczymy, co jeszcze będą ogłaszać za projekty, prawda? No to jest ciekawe, bo oni z tymi projektami to niekiedy tak zaskakują, że aż się człowiek nie spodziewa niektórych. Ten remake to mnie rozwalił totalnie. Jak mówiłem wcześniej, zaskoczenie znikąd. Tak, to jest totalnie, nikt nie zakładał czegoś takiego, bo jak ogłaszali podczas Jump Festy. Najlepsze jest to, że to totalnie na samym końcu ogłoszono i nawet hintów żadnych nie było na to. Ale Wit Studio za to odpowiada. Kto by się spodziewał, że to tak. Coś oddaj innemu studiu? To jest nie do pomyślenia. Jednemu z najlepszych, jakby nie patrzeć. O twórcy Ataku Tytanów, tak? No dobrze, że nie mappa, bo by chyba umarli tam. O Boże! I naprawdę, jakby mappa miała to robić, to ja bym współczuła tym animatorom jeszcze bardziej. Chociaż Jujutsu Kaisen sezon drugi zrobili dobrze. No chociaż powiem ci, no różne głosy słyszałam. Jednym się podobało, drugim nie. Widziałam, że tam były obsuwy, że się animatorzy nie wyrabiali. No afery były jakieś tam. No coś było, no z drugiej strony mogło zmienić pracę, ale dobra, to jest temat na inną pogadankę. To dostaniemy przecież w ten weekend nowy opening i ending. A właśnie, jeszcze o tym chciałem powiedzieć. Tak. Wyciekły swoją drogą. I to jeszcze powrót legend początkowych. O Hiroshi Kitadani i Maki Otsuki. Czyli pierwszy opening, pierwszy ending i drugi. To jest dopiero powrót. A twórca pierwszego openingu już wracał. To chciewano, jakby ktoś się pamiętał. Tak. On już parę razy wrócił. On był już na Wano, on był już na Zoo. Także akurat Hiroshi Kitadani jest tą serią bardzo związany, więc on już parę razy wracał. Ale fajnie, że ten duet razem wróci. Kitadani ma takie bardzo skoczne piosenki. Ja osobiście bardzo lubię jego utwory. Zobaczymy jeszcze jak wizualnie, bo jakby nie patrzeć, aktualny opening no nie siadł mi aż tak bardzo. Kontrowersyjna opinia, według mnie nie było dobrego openingu od Hope. No Hope był mega, ale Over the Top mi się też podobało. Znaczy się Over the Top było klimatyczne, było ok, ale to nadal nie był taki opening, przy którym bym powiedział wow, że ma to coś. No nic mi tak za bardzo nie wpadło w ucho. Ten aktual fajny, taki do przesłuchania jak się jedzie autem, ale na pewno wizualnie jest sztos. Jestem ciekawa, czy wersja z Egghead też wizualnie będzie ekstra. I ile zaspoilerują. To czekam najbardziej. Ja jestem zdania, że te wszystkie openingi po Over the Top to po prostu jest generyczna sieczka, bo muzycznie to po prostu było najbardziej generyczna muzyka, jaka może być, a wizualnie też jakoś wrażenia nie robiły. Także według mnie te openingi były po prostu średnie, albo i nawet słabe. Niektóre ujdą, a niektóre tak no mech, takie, że bardziej przewijasz razem z przypominajką. Bo Whole Cake Island... Hope idealnie oddało klimat Whole Cake Island. Czegoś takiego mi zabrakło właśnie na Wano. Na początku było to Over the Top, miało ten klimat, ale potem tego klimatu już nie było. Nie, Hope jest ekstra, szczególnie, że to też była ostatnia piosenka przed pójściem na emeryturę muzyczną tej piosenkarki. Już nie pamiętam, jak ona też miała nie. Poczekaj. Akainu? Ona miała... Nami Amuro, tak właśnie. Od Nami Amuro. I ona właśnie po Hope już przeszła na tą muzyczną emeryturę. To był jej ostatni singiel, jaki wyszedł. Także to też było takie symboliczne i też było fajne. No i spoko. Czyli tak, jest na co czekać, oczekiwania są spore. Masz coś jeszcze do dodania? No najbardziej boli teraz ta luka między grudniem a połową stycznia, bo następny rozdział wychodzi dopiero w okolicach 17 stycznia. Jutro dostaniemy rozdział, który dostaliśmy w zeszłym tygodniu, to jeszcze raz się możemy podołować, bo czemu nie? Właśnie, jeszcze można porozmawiać o tym, jak widzisz zakończenie Egghead. O, to jest ciekawa kwestia.
To jest ciekawa kwestia. Dużo obstawia śmierć Kumy. Ja powiem od siebie najpierw tak, na szybko. Według mnie Kuma też umrze, ale zdąży uratować resztę i wyśle ich wszystkich na Elbaf. I ona jest bardzo prawdopodobna, no i wszystko by się fajnie zgrało, biorąc jeszcze pod uwagę, że Kuma wysłałby wszystkich na Elbaf i by się wysadził z Saturnem. O tak, to też to czytałem, też tak. Popieram tą opcję, według mnie jest bardzo wiarygodna. Po tej informacji, że Vegapunk musiał mu zamontować tą przycisk autodestrukcji, to już w ogóle wyobraźnia fandomu poszła, no i to się tak narodziło. Szkoda tylko, że Oda bardzo szybko zdeptał nadzieję fandomu co do tego, że jest możliwość na to, że Kuma odzyska wspomnienia. No jak wiemy, nie. Bo zniknęły w momencie, kiedy Bonnie ich dotknęła. Też powątpiewam w to, że Vegapunk zamontował jednak ten przycisk zmiany osobowości, o którym wspominał, bo sam Vegapunk był zdziwiony tym, że Kuma wbił na wyspę. No więc kurde... Szkoda, no, bo człowiek się tak trzyma tej nadziei, że Kuma jednak odzyska... Nie, nie ma szans. Oda go kreuje od dawna jako postać męczennika i tak skończy swój żywot. To jest tak przykre i fandom się tak łapie tej ostatniej deski Oda. Nie ma. Także no Kuma właśnie, no najprawdopodobniej tak skończy, ale czy Saturn zginie? No była mowa o wielkim incydencie, a pragnę przypomnieć, że... Na Wano mieliśmy obalenie dwóch Yonko, więc żeby przebić coś takiego, żeby nazwać to wielkim incydentem, no to faktycznie Saturn musiałby zginąć. Znaczy, biorąc jeszcze pod uwagę całość, bo wszystko się fajnie łączy, ale dalej nie potrafię połączyć wątku tego statku czarnobrodego, który tam płynął na Egghead. A według mnie to jest proste dosyć. Ale mi totalnie na razie nie pasuje nigdzie, no chyba, że to będzie po prostu jakieś, wiesz, że porwą York, albo że wezmą te głowice od Vegapunka do tego Mother Flame'a, o którym światowy rząd mówił i nie wiem, potem będą negocjować z rządem albo zastraszać, chociaż nie wiem, co czarnobrody może zrobić. A, to ja zakładałem, że po prostu po owoce przypłynęli. A, no tak pozbierać, pozamiatać po wszystkim, klasycznie. No, najlepiej. Jak na Marineford'zie, nie? Bo widziałam różne wersje, że właśnie, że York zabiorą, albo że te głowice, tylko z kolei, no nie wiem, co by zrobił czarnobrody z tymi głowicami, nie mając Mother Flame'a, także gdzieś tam zawsze można podopowiadać. No to ogniwa mogą zabrać faktycznie, tylko pytanie, skąd czarnobrody by o tym wiedział. Czy powiem ci, on dużo wie. On ogółem, on się tam interesuje i historią, jak to wiemy. No tak, tylko że Matka Ognia to jest wynalazek nowoczesny. Myślę, że on ma swoje sposoby, żeby się podowiadywać. Tak samo jak ciągle jest tam gdzieś ta kwestia Pudding, która u niego jest, nie? Tak, w końcu on porwał, nie? No bo skąd też można by powiedzieć, czarnobrody wie o tym, że Pudding może czytać poneglyfy, no bo to jednak nie była taka, jak dla mnie, informacja, którą wszyscy wiedzieli, no poza Big Mom załóżmy. Nie ma dowodów, że czarnobrody wiedział o Pudding. No nie ma. No i mamy jeszcze kwestię Shanksa, prawda? Shanksa, który się zdecydował płynąć po One Piece, jeszcze pod koniec Wano. No kurde, to już się zaczynają kłębić takie wątki na tą ostatnią wojnę, że tu będzie jazda bez trzymanki. No, Egghead to jest naprawdę tak roller coaster, że ja się boję, co będzie dalej. Mnie zastanawia, czy serio się One Piece kończy na Raftel, jak Oda gdzieś tam zapowiedział. No bo dla mnie to się nie klei. Ja to bardziej sobie przez lata wyobrażałem tak, że Luffy zostanie królem. Dopiero wtedy rząd będzie go całą siłą chciał dojechać. To jest bardziej logiczne. Bardziej mi to teraz nie pasuje, żeby to się skończyło na Raftel, jeszcze biorąc pod uwagę, że się dowiedzieliśmy, że marzeniem Luffy'ego nie jest tylko zostanie królem piratów, tylko że to jest mu potrzebne do spełnienia tego prawdziwego marzenia. No to tym bardziej mi teraz nie pasuje, żeby się no na Raftel... prawdopodobnie Oda mógł lecieć w chuje. No nie, no. Znaczy, no lecieć w chuje, w sensie lecieć w chuja mógł z tym stwierdzeniem, że się skończy no, na Raftel. No bo nieraz nas trollował, ja bym mu nie ufał w 100%. No tak, no ja nie. Nie, po prostu Oda teraz powie tak, a potem mówi, ale tak, naprawdę? Dokończenie mangi za 5 lat. Tak, tak za 5 lat na pewno, tak celuje w sumie w 3 lata, jak było w wywiadzie z autorem detektywa Conana, no na pewno. I tym miał akcentem chyba w zasadzie możemy kończyć, wszystko poruszyliśmy. Myślę, że na chwilę obecną tak, jeśli chodzi o ogólne podsumowanie. Kiedyś na pewno można się spotkać, żeby już podsumować Egghead, jak już faktycznie dojdzie do końcówki albo punktu kulminacyjnego i nam się wszystko rozjaśni. No i nawet możemy omówić Elbaf, co obstawiamy z Elbafem. Ale to już myślę na osobny filmik. Jak no, widzimy Elbaf. No, następny. Tak, to już jest raczej kwestia taka szersza do obgadania niż tutaj. Także mam nadzieję, że miło wam się słuchało. Ja bym kapelusznik, to Bakira. Do widzenia państwu. Było
miło było pogadać po takim czasie w nowym roku. Mnie również. No i miejmy nadzieję, że się jeszcze usłyszymy.